Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Za oknami ciepło wiosennie, ja przy porannej kawie. Przede mną składniki do działania wędliniarskiego. Czasami robi się zupę grzybową. Czasami robi się kapustę z grzybami. No i wiele różnych potraw z grzybami. No i trzeba też zrobić kiełbasę z grzybami. 4 kg mięcha. 3 kilo karkówki, 1 kilogram naprawdę chudego, pięknego boczku. Co z tym zrobię? Boczek w całości mielenie na sitku numer 8. Milimetrów oczywiście. A nie kaliber sitka. No, źle się wyraziłem. Na sitku z oczkami 8. Karkówkę okroję z tych wierzchnich warstw tłuszczyku. Tak zamaszyście, że tak powiem, nie będę oszczędzał, dlatego że chcę mniej więcej uzyskać 1/3 tej karkówki, którą zmielę na najdrobniejszym oczku. U mnie to jest 2,7 mm, może być czwóreczka. Resztę puszczę na szarpaku. Przyprawę, sól zwykła i sól peklująca, mieszanina obu u mnie, u Was, jak chcecie, może być sama zwykła, sama peklująca. 17 gramów na każdy kilogram, na 4 kilo wystarczy pomnożyć. Do tego w zasadzie tylko jedna przyprawa, pieprz. Co prawda widać, że leży tam jeszcze jeden ząbek czosnku, ale na tą ilość to jest niewiele. Ja nie chcę, żeby on tu dominował. To ma być tylko akcent czosnkowy, a nie jakaś wyrazista czosnkowa przyprawa. Bo główny składnik przyprawowy, smakowy i aromatyczny jest tutaj. Piękne, suszone, bardzo aromatyczne, leśne grzyby. No z tym nie mam problemu. Las mam 20 metrów obok i wystarczy tylko po prostu wyjść trochę pospacerować i takich słoików w ciągu roku nazbierać można sporo. Mieszanina, borowiki, podgrzybki, koślarze, różnie. Ale większość to naprawdę porządne, zdrowe grzyby, bo jest z czego wybierać. Wezmę tego taką solidną garść. Nie wiem, czy mi się uda to tak pobrać. Także będzie tego naprawdę sporo. Przy czym, no może nawet trochę za dużo, może trochę mniej. O, ale niewiele. Część, bo to są grzybki bardzo porządnie wysuszone, po prostu zgniotę w dłoni, żeby były takie troszeczkę grubsze kawałeczki, a część zmielę na pyłek. Powiedzmy pół na pół. I to też jako przyprawę do kiełbasy dodam. Ilość tych grzybów możecie dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Mi się wydaje, że taka ilość powinna być tutaj już naprawdę wyczuwalna. Tych grzybów nie moczę, tak na sucho jakie są, w takiej postaci zostaną do mięsa dzisiaj dodane. Po wymieszaniu z przyprawami ląduje to na jedną dobę do lodówki. Jutro będę działał z tym dalej. Pięknie pachnie. Kilka miesięcy jeszcze musi minąć, zanim nowe będę zbierał, ale zapasy są, nie zabraknie. Dobra, działam, bo gadania wystarczy. Zaczynam mielić. Drobne oczko, 2,5 mm. Teraz 8. Szarpak.
siekam czosnek. Rozcieram z solą. Część grzybów kruszę, resztę mielę na proszek. Dodaję przyprawy. Po wymieszaniu odstawiam na dzień do lodówki. Następnego dnia dodaję szklankę wywaru z kości. Mieszam. Ładuję nadziewarkę. I napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm. Tyle uzyskałem. Suszę w temperaturze pokojowej. Dosuszam w wędzarni w 40 stopniach. Jest prawie dobrze. Rozgrzewam w 55 stopniach Celsjusza przez 30 minut. Można zaczynać wędzenie. Zrębka to mieszanina śliwy i buka. Po 2 godzinach. Wbijam sondę temperaturową w kiełbasę. Podpiekam w temperaturze 85 stopni Celsjusza. Do czasu uzyskania przynajmniej 68 stopni wewnątrz kiełbasy. Gotowe. Czas spróbować. O, pachnie świetnie. I są tu grzyby. Zdecydowanie są. Chyba trochę kamera mi krzywo stanęła, ale warunki polowe. Poza tym zaczyna padać. Muszę się szybko stąd zwijać. Pycha. No.
na gorąco jest za i fajna. Tak powiedzmy. Teraz ją powieszę. Niech troszeczkę ostygnie. Z jeden dzień się podsuszy i będzie można kroić na plasterki. Ale w tej postaci genialna, mówię wam. Genialna. Na razie, hej. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam